Jak połączyć antyczny świat z XVI-wieczną Japonią? Pomysł karkołomny, ale nie dla stolarza z niewielkiej wsi Parowa. Oba światy postanowił połączyć, tworząc meble. Meble, które tworzę, przez niektórych mogłyby być nazywane meblami prymitywnymi, dlatego że są to pierwotne meble, które towarzyszyły człowiekowi od zarania cywilizacji i właśnie od tych mebli wywodzą się wszystkie meble współczesne również. Jeżeli spojrzelibyśmy w księgi historyczne starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, wszędzie spotkamy takie meble z takim rodzajem łączenia. No dobrze, ale gdzie tu jest Japonia? Idea w głowie stolarza zrodziła się, gdy zapoznał się z zasadą wabi-sabi. W dzisiejszym świecie wszystko galopuje do przodu, natomiast wabi-sabi to jest taka kontemplacja nad tym, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć wstecz trochę i bez żadnej żenady i bez niechęci spojrzeć na rzeczy, które się starzeją i dojrzeć w nich urok. A ja mam tą przyjemność, że ja jakby przedłużam ich żywotność albo nadając im nowy charakter. Jestem tym procesem, dzięki któremu moje meble przechodzą reinkarnację. Mieszkaniec Parowej do impregnowania swoich mebli stosuje japońską metodę Shusugiban, impregnowania drewna poprzez jego opalanie. Bardzo ciekawa historia. Jej nikt nie wymyślił. To po prostu w 1657 roku był bardzo słynny pożar w Edo, dzisiejszym Tokio, gdzie niemal całe miasto uległo spaleniu i pochłonęło ze sobą blisko 100 tysięcy ofiar. I po tym pożarze okazało się, że jedyne domy, które przetrwały ten pożar, to były domy, które brały udział we wcześniejszych pożarach i które zostały ugaszone. Były to domy nadpalone, trochę zwęglone, jednak okazało się, że te domy nie są podatne na ogień, dlatego że już ta łatwopalna warstwa była opalona wcześniej i te domy przetrwały. Dlatego Japończycy wyciągnęli z tego mądre wnioski i do dziś impregnują drewno właśnie za pomocą metody Shusugiban. Patrząc na meble pana Przemka, po raz kolejny przekonujemy się, że geniusz tkwi w prostocie.